aby uczestniczyć w liturgii mszy świętej, która sprawowana jest dzień czynno-błagalna za otrzymane łaski i zdrowie dla dzieci i wnuków. Bóg po raz kolejny pragnie dzisiaj zawrzeć z nami przymierze, tak jak zawarł je z Abrahamem w pierwszym czytaniu. Przymierze człowieka z Bogiem to naśladowanie Jego miłości we współczesnym świecie. Miłości, która sprawia... Ojca Mariusza Bosek, misjonarza z Polski, który przyjechał do nas, by głosić nam rekolekcje święte. Dlatego bardzo serdecznie pragnę go powitać, tym bardziej, że przyjechał do nas świeżo z Polski. Witamy. Na początku tego spotkania, najpiękniejszego spotkania z Bogiem, jakim jest Eucharystia, przeprośmy Go za nasze grzechy, zaniedbania, by nasza modlitwa Mu się podobała. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg, poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: ja jestem Pan, który Ciebie wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby Ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: o Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy rzekł Pan: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a ponadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram przerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym,
jakby wydobywający się z pieca, i ogień, niby gorejąca pochodnia, i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twemu daję ten kraj, od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. Oto Słowo Boże. Niech będą dzięki. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Pan moim światłem i zbawieniem moim. Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O Tobie mówi serce moje, będę szukał oblicza Twego, Panie. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Nie zakrywaj przede mną swej twarzy, nie otrącaj w niebie Twego sługi. Ty jesteś moją mocą, więc mnie nie odrzucaj. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak ten wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch. A chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała, tą mocą, jako może On także wszystko, co jest sobie, odporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani. Oto Słowo Boże. Thank you.
Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dwa słowa o sobie. Pracowałem przez 7 lat w najbardziej ateistycznym kraju świata, jakim jest Urugwaj. Później przez 10 lat w Polsce, w prokurze misyjnej. Prowadziłem też stowarzyszenie, które zajmowało się pomocą misją. Teraz od sierpnia zostałem poproszony, by wesprzeć oblatów, którzy dostali misję od Kościoła, żeby w Opolu zbudować sanktuarium świętego Jana Pawła II. Od 2 lat to czynimy. Będę często w moich rozważaniach odwoływał się do różnych wydarzeń, spotkań, które miały miejsce podczas mojej pracy. Bardzo znany polski piosenkarz, artysta Czesław Niemeń w latach 80. w jednym ze swoich największych hitów śpiewał tak: Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, ale jednak często jest tak, że ktoś słowem złym zabija tak jak nożem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie.
dziwny jest ten świat. Jeszcze nie tak dawno, 2 tygodnie temu, nikt by nie przypuszczał, że dane nam będzie oglądać bestialstwo wojny, ludobójstwa. Myśleliśmy, że gdy zakończyła się II wojna światowa, to świat, ten cywilizowany świat, w którym my żyjemy, nigdy nie posunie się do tego, by powtórzyć dawne błędy. Tymczasem my, ludzie cywilizowanego świata, patrzymy na ludobójstwo w sercu Europy, jak gwałcone są kobiety, dzieci, zabijani cywile, bomby spadają na szkoły, szpitale, przedszkola. Kto wie, co jeszcze się wydarzy? Dziwny jest ten świat. Świat, który tak wspaniale się rozwijał. Psychologia, technika, różnego rodzaju inne nauki. A jednak trzeba powiedzieć, że ten wspaniały świat wobec tej wojny poniósł porażkę, pedagogiczną porażkę. Bo ten cały rozwój i przepych nie wystarczył do tego, żeby wychować dobrego człowieka. Dlaczego? Przecież wszystko mamy. Człowiek współczesny zachłysnął się wolnością, którą postawił nawet ponad Boga. Mogę wszystko, co tylko mi przyjdzie do głowy, bo przecież jestem wolnym człowiekiem. Nikt nie może mnie ograniczać. Jestem niezależny. Człowiek rości sobie dzisiaj prawo do tego, żeby decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. Często tworzy dziś prawo, które jest w sprzeczności z Bożym prawem, z prawem naturalnym. Dzisiaj już coraz mniej reagujemy na przejawy bluźnierstwa w przestrzeni publicznej. Bluźnierstwa, bo ktoś szydzi z Najświętszego Sakramentu, z innych sakramentów, z Kościoła. Już coraz mniej ludzi ma odwagę zwracać na to uwagę. Jakby przyzwyczailiśmy się. Dokąd zmierza ten świat bez Boga? Moi drodzy, u progu Wielkiego Postu, tego szczególnego roku, który jest dla nas zawsze wielką łaską i niepowtarzalną łaską. Te rekolekcje, ten czas dla Ciebie, bracie i siostro, to jest coś specjalnego, co Bóg dla Ciebie właśnie przygotował. Zechciej to przyjąć. Bo to się już nigdy nie powtórzy. Nigdy już nie będziesz miał szansy ponownie przyjąć tej łaski, która dzisiaj do Ciebie jest skierowana. I patrząc, moi drodzy, na tą straszną wojnę fizyczną, która nas otacza, trzeba nam sobie uświadomić, że my, chrześcijanie i człowiek jako taki, de facto nigdy nie żyje w pokoju. Zawsze jesteśmy w stanie wojny. Jesteśmy w stanie wojny duchowej, a naszym przeciwnikiem jest zły duch, który bardzo podstępnie manipuluje, kłamie, próbuje nas oszukać, który powoli
zabiera nam kawałki naszego świętego terytorium, naszej świętej ziemi, tak jak uczynił to Putin z Ukrainą. I my nieraz popełniamy ten ogromny błąd, że odpuszczamy dla świętego spokoju, dla wygodnego życia, żeby, broń Boże, się nie pobrudzić, nikomu nie narazić. Jakoś to będzie. Dopóki nie stanie u bram naszych, u naszych drzwi. A zapewniam was, że stanie. Ponieważ celem złego ducha jest zniszczenie ciebie z nienawiści. Oczywiście wprost nigdy tego tak bardzo nie doświadczymy, bo wtedy pokusy by na nas nie działały. Czas się obudzić. Czas wziąć broń do ręki i walczyć. Pójść na wojnę. Przecież nikt na wojnę nie idzie bez broni. Jaka jest nasza broń? Zawsze w środę popielcową Kościół przypomina nam i rozdaje broń. To są trzy rzeczy, które nam posłużą za broń. Post, jałmużna i modlitwa. Kiedy mówi się o tych rzeczach, zwłaszcza ludziom młodym, nieraz widać na ich twarzach uśmieszki. To takie przestarzałe. Po co się męczyć? Wszystko mamy. Po co sobie odmawiać przyjemności, jedzenia, internetu, gry, zabawy? Ciesz się życiem. Co w tym złego? Ten dobry człowiek, który jest w nas, potrzebuje tej broni, żeby się uwolnić od wpływu egoizmu i pychy. Jak więc działają te śmieszne dla niektórych rzeczy, ta broń? Moi drodzy, Pan Jezus w innym miejscu Ewangelii, gdy przebiegają do Niego apostołowie, zdziwieni tym, że władza, którą im dał, nie działa. Mówią: chcieliśmy wyrzucić złego ducha z tego człowieka, ale nie możemy, nie wiemy dlaczego, nie wiemy, co się stało. A on mówi: bo ten rodzaj złego ducha, w domyśle szczególnie złośliwy, można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Zobaczcie, moi drodzy, post to jest potężna broń. Zły duch jej się boi. Ale post nierozumiany jako dieta, jako odchudzanie. Oczywiście są różne rodzaje postu, nie muszą być tylko od jedzenia, ale to jest coś więcej. To jest moja ofiara, moje wyrzeczenie. Wtedy jest to potężna broń i modlitwa. Modlitwa, czy jest skuteczna? Niektórzy mówią: tyle się modlę i nic. Pan Bóg zawsze wysłuchuje nasze modlitwy. Ale czy jest im posłuszny, czy je spełnia? To już jest inna sprawa. Matka Boża mówi do dzieci w Fatimie: odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. Modlitwą możecie zmienić bieg historii, zatrzymać wojny. Czy dziesiątka różańca może komuś zmienić życie? Tak, ja znam takich ludzi. Świeżo po ślubie, ona Polka, on Kubańczyk. Po miesiącu już było po wszystkim. Nagle miłość się ulotniła. Zostały kłótnie, niechęć, brak porozumienia. Ale przyszli jeszcze na rozmowę.
Po 3 godzinach zapytałem ich, czy wy się wspólnie modlicie o waszą miłość? Bo to, co jest darem Boga, sakrament małżeństwa, będzie chciał zły duch zniszczyć, bo on nienawidzi miłości. Czy wy chronicie waszą miłość przez modlitwę? Nie. To zacznijcie się modlić, chociażby 10 chociaż różańca codziennie. Zgodzili się. Po kilku dniach telefon od żony. Proszę ojca, coś wspaniałego. Wyczyszczona atmosfera. Możemy się porozumieć. Nie jest idealnie, ale cała nienawiść, złość zniknęła. Dzięki 10 różańca. Jałmużna. Tak trudno czasami w krajach bogatych dobrze zrozumieć znaczenie jałmużny, bo dużo się nas prosi, dużo też dajemy, ale jałmużna to nie jest dawanie tego, co mi zbywa. Jałmużna to jest dar serca, dzielenie się, coś, co mnie kosztuje. To nie tylko mogą być pieniądze, ale to może być mój czas też. Obficie daję Bogu coś, dzielę się. I jakie są skutki tej jałmużny? Bo, moi drodzy, to nie tylko konkretny akt miłosierdzia, pomocy dla drugiego człowieka. To ma bardzo piękne owoce i reperkusje. Pamiętam kiedyś na mojej misji w Urugwaju zimny, deszczowy dzień. Zobaczyłem na zewnątrz, przed kościołem, młodego chłopaka, 16-letniego, który po prostu stał w tych strugach dreszczu, stał nieruchomo i moknął. Zawołałem go, zaprosiłem do środka, poznałem. To był Raul, chłopak, który czasami pojawiał się i znikał. Miał bardzo nieprzyjemny zapach, był bardzo wychudzony. Zapytałem go, dlaczego moknie na deszczu. On mówi, że nie ma dokąd pójść, bo kilka miesięcy temu ojczym wyrzucił go z domu i śpi na dworze, je to, co znajdzie. Nakarmiliśmy go, wykąpał się, dostał nowe ubranie, opróżnił lodówkę. I powiem wam, że był tak szczęśliwy, że oczu tak szczęśliwego człowieka nie widziałem nigdy wcześniej. Później został przekazany do ośrodka dla nieletnich. Po roku czasu spotkałem go ponownie na ulicy miasteczka. Kiedy mnie zobaczył, zaczął biec w moim kierunku. Rzucił mi się na szyję i zamiast się przywitać, powiedział: nikt nigdy nie zrobił dla mnie czegoś takiego jak ty. Nigdy tego nie zapomnę. Zobaczcie, jak niewiele czasem trzeba, żeby komuś pokazać, że jest miłość pomimo całego bólu i cierpienia, którego człowiek doświadcza. Jest miłość, której na imię Bóg. Myślę, że ten chłopak będzie wzrastał z tym doświadczeniem, które będzie w nim budziło wiarę. Bracie i siostro, ty też na pewno chcesz być dobrym człowiekiem w tym dziwnym świecie. Bądź nim. A pamiętaj, z twoich dobrych chęci to nie wystarczy. Twojego wykształcenia nie wystarczy. Potrzeba, by Chrystus był ci światłem. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, ofiary, które składacie podczas rekolekcji, będą przekazane właśnie na
budowę sanktuarium świętego Jana Pawła II w Opolu. Przy wyjściu znajdziecie taką informację bardziej szczegółową o tej budowie. Można sobie albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować kod, żeby bardzo szybko mieć dostęp do tych wszystkich danych, opisów i zdjęć. Kto jest zainteresowany, zapraszam. Więcej będę o tym mówił, troszeczkę więcej we wtorek, a w środę na spotkaniu będzie można zobaczyć i poznać troszeczkę więcej tą historię. Powstańmy, żeby wyznać naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Stworzony, współistotny Ojcu, przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Został męczony i pogrzebany. Sądzić żywych i umarłych. Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny, a jeden wszesna odpuszczenie grzechów. Oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Módlmy się do Pana łaskawego, sprawiedliwego i miłosiernego. Za Kościół Boży, papieża Franciszka, biskupów, duchownych i wszystkich wiernych, aby Pan pomnażał liczbę wierzących, religia cieszyła się wolnością, a wartości chrześcijańskie były powszechnie uznawane. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi na Ukrainie, aby zwyciężyła sprawiedliwość i pokój. O to, by dyplomacja i budowanie mostów, a nie przemoc, miały ostatnie słowa. Ciebie prosimy. Za chorych, głodnych, bezdomnych, cierpiących, samotnych, odrzuconych, zgorzchniałych, smutnych, więźniów i wszystkich dotkniętych trudnościami, aby spotkali na swojej drodze ludzi gotowych do pomocy. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji mszy świętej, dzięczynno-błagalnej, za otrzymane łaski i zdrowie dla dzieci i wnuków. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy słowem i czynem głosili miłość Bożą, byli konsekwentni w naszym świadectwie i wierzyli i ufali Bogu, a na końcu naszego ziemskiego życia doświadczyli tego, co nieprzemijające. Ciebie prosimy. Prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnych kapłanów, braci i siostry zakonne. Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego.
Ojcze z niebios, Boże Panie, tu na ziemię ześlij nam Twoje święte zmiłowanie, tu na ziemię ześlij nam Twoje święte zmiłowanie, tu na ziemię ześlij nam. Boże wielki, my w pokorze o Twą łaskę prosim Cię. Wola Twoja wszystko może, Ty nad nami zlituj się. Wola Twoja wszystko może, Ty nad nami zlituj się. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała, abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Po
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marcelim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I
z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Szczęśliwi, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy wciąż radosno nucąc pieśń. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. To Twoje zmiłowanie dało wolność nam. To Twoje zmiłowanie dało wolność nam. Chwalimy święte imię Twe, jak uczyłeś nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w ostii Tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament, składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam pielgrzymującym na ziemi już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźmy na czas ogłoszeń. Gdy idzie o rekolekcje święte, to przypominam, że potrwają one do środy włącznie. Msze święte będą dwie każdego dnia o godzinie 11 i o godzinie 7 wieczorem. Serdecznie zapraszamy. Natomiast w środę będzie pożegnanie ojca misjonarza, który pojedzie do dalszych parafii, aby głosić te rekolekcje. Cieszymy się bardzo, że jest z nami, że możemy mieć takiego świeżego ducha z Polski. Gdy idzie o uczestnictwo we mszach świętych, to księża biskupi podtrzymują dalej tą dyspensę, o której wcześniej była mowa, od mszy świętej, od uczestnictwa osobistego. Ja jednak zachęcam, aby powracać do Kościoła, bo my się niedługo to odzwyczajimy. Ja już widzę, że ludzie się odzwyczaili śpiewać w Kościele. Odzwyczaili się też od siadania razem, tak jak kiedyś było. Unikamy jeden drugiego dalej. W każdym razie od 21 marca nie będzie już wymagane noszenie masek w Kościele. Także jest to, jak to mówią, good news dla nas. Oczywiście, kto chce, może mieć maskę, nie ma problemu. W każdym razie już czujemy więcej wolności. Spotkanie koła Żywego Różańca odbędzie się 23 marca po mszy wieczornej tematem zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Chciałbym, byśmy wrócili do tych pięknych zwyczajów, jakim była kawa po mszy świętej i ciasto. Mam nadzieję, że od 20 marca, więc za tydzień do tego powrócimy. Poszukujemy chętnych do pomocy w przygotowaniu kawy. Na pewno będziemy chcieli prosić kogoś o pomoc upieczenia ciasta na przyszłą niedzielę. Trudno powiedzieć, ile ludzi zejdzie na dół do sali, ale musimy być w razie czego gotowi, żeby nas nie zaskoczono. Jest to wspaniała okazja też spotkać się, porozmawiać sobie. Tyle mamy ciekawych tematów do dyskusji, a nie ma nawet kiedy o tym porozmawiać. Gdy chodzi o pomoc Ukrainie, to mieliśmy ostatnio składkę zbieraną. O tym powiem za chwilę. Starość po polsku. Dziękujemy Polonii za poparcie naszej ankiety na temat różnych form opieki oferowanych seniorom w języku polskim. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi podjęliśmy współpracę z Abbey Field Houses Society of Canada, organizacją charytatywną istniejącą od roku 1956 roku, która buduje i prowadzi domy seniora. Domy te zapewniają po przystępnej cenie wygodne warunki mieszkaniowe dla około 10 do 12 rezydentów. W Kanadzie takich domów placówek jest około 20, jedna z nich znajduje się w Ottawie. Są pamflety do odebrania, jeżeli ktoś był zainteresowany, na stoliku przy wyjściu z kościoła, przy biletynach.
Droga krzyżowa będzie prowadzona w najbliższy piątek przez naszych kochanych lektorów i serdecznie zapraszam do tego wspólnego uczestnictwa. Jest to naprawdę piękne świadectwo, kiedy wszyscy biorą udział w przygotowaniu drogi krzyżowej dla naszej parafii. Potem będą rycerze Niepokalanej, później młodzież, apostolstwo Bożego Miłosierdzia i Wielki Piątek, Rada Parafialna i chór. Ofiary złożone w ubiegłą niedzielę wyniosły 3896 dolarów na składkę potrzeby misyjne w diecezji 480 dolarów i na pomoc w Ukrainie. Ciekawe, czy ktoś zgadnie ile. No proszę. No się troszkę pani pomyliła, bo 9295. Także jeszcze na pewno doszły i jesteśmy bardzo wdzięczni. I myślę, że jeszcze będą dochodzić te ofiary. I tak jak wspomniałem, zostaną one wysłane czekiem do Toronto, a potem z Toronto przekazane do Polski, a potem może z Polski jakoś na Ukrainę, bo wiemy, jakie czasy są trudne. I nawet właśnie są zagrożone konwoje różnego rodzaju z pomocą. Słyszeliśmy na pewno dzisiaj o różnych takich wydarzeniach nieprzyjemnych. Dlatego zachęcam was do modlitwy za Ukrainę, za uchodźców, za tych, którzy ich przyjmują w różnych krajach i oby ta wojna się zakończyła jak najszybciej, bo to nic dobrego nie wróży. Nie jestem politykiem, ale z tego, co słyszę, widzę, to jest naprawdę nieciekawie. To tyle ogłoszeń na nasz nadchodzący tydzień. Patrzę, czy czegoś tutaj nie ominąłem, ale chyba nie. Powstańmy, by przejść Boże błogosławieństwo. Bóg zapłać jeszcze raz za wasze dary duchowe, modlitwę, też moim intencji dziękuję, ofiary, które składacie i za piękne spowiedzi przed każdą mszą świętą rekolekcyjną, godzinę przed mszą, tak? Okazja do spowiedzi świętej. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą wstrąć do piekła. Amen. Nawróć się ludu w pokorze, w poście i w płaczu i w żalu, a światłość Twoja jak zorze rozbłyśnie nad Jeruzalem. Nawróć się, córo Syjonu, bo Pana Boga swojego tułaczy przyjmij do domu, łaknących obdaruj chlebem. Obmyj się dziś żywą wodą, bo Bóg ci przebaczyć kotów, jako że odnów swą młodość i wzmocni skrzydła do lotu. Wtedy Pańskiego imienia zawezwiesz, on odpowie wprost.
prowadzi w bramy zbawienia. Pasterzem będzie swych owiec.